Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i stopy procentowe zostały utrzymane na tych samych poziomach, czyli dalej główna stopa NBP, stopa referencyjna to jest 6,75%, i tak naprawdę polski rynek jakoś mocno na to nie zareagował, ale głównie ze względu na to, że właśnie takie były prognozy. Tak naprawdę nikt się niczego innego nie spodziewał, a pamiętajmy, że właśnie w kontekście takich danych makro ważne jest, czego my się tak naprawdę spodziewamy. To jest myślę, że tutaj najbardziej istotne, no i skoro nie było zaskoczenia, to też rynki polski rynek jakoś mocno na to wszystko nie zareagował no ale trzeba przyznać że jeżeli chodzi o polską giełdę no to ostatnio mówiłem o tym że bardzo dobrze jej się wiedzie to znaczy mieliśmy mocne wzrosty jeżeli chodzi o te ostatnie sesje rzeczywiście cały czas na plusie no ale jak to mówi poeta wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Da-da-dam, 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 da da No i na polską giełdę też przyszedł kres, jeżeli chodzi o wzrosty. Tak naprawdę większość Europy dzisiaj pokazało spadki. I Polska giełda, polski WIK też 0,81 na minusie. Jak mówię, nie wpłynęły na to za bardzo te dane odnośnie stóp odnośnie procentowych, no bo te nie były zaskoczeniem, ale mieliśmy takie wstępne dane, jeżeli chodzi o rynek pracy w Stanach Zjednoczonych i one były słabe, to znaczy słabsze od oczekiwań. Oczywiście, my czekamy na dane piątkowe, bo w piątek będą te pełne dane, więc to jest takie najbardziej istotne, no ale jednak dzisiaj mieliśmy raport, który pokazuje, że nie jest tak dobrze, jakie były te prognozy i też zauważmy, że w tym momencie rynki amerykańskie od, otworzyły się raczej na minusie, większość Europy dzisiaj na minusie. Jeżeli chodzi o te dane z rynku, z rynku pracy, no to tutaj biorąc pod uwagę ten rynek pracy w Stanach Zjednoczonych wciąż trzyma się mocno, tutaj cały czas podkreślano, także Jerome Powell podkreślał, że ten rynek pracy trzyma się mocno, ale przestaje to mieć uzasadnienie w danych, bo raport ADP albo ADP, nie wiem, sobie jak to się czyta, za marzec okazał się słabszy od oczekiwań. Ten raport nam mówi o tym, jakie jest zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj mówimy, że liczba nowych etatów etatów w zeszłym miesiącu była o 100 tysięcy niższa niż w lutym. Jeżeli chodzi o według, według danych tym ADP liczba etatów wzrosła w marcu o 145 tysięcy czyli o ponad 100 tysięcy mniej niż w lutym a konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 200 tysięcy nowych zatrudnionych w prywatnym sektorze poza rolniczym. Więc tutaj no, ten raport ADP jak mówię ADP, nie wiem jak to się dokładnie czyta pokazał nam gorsze Gorszą sytuację niż były, były prognozy, no pamiętajmy o tym, że to prognozy tak naprawdę są tutaj najbardziej istotne, no i stąd też pewnie te spadki na indeksach, czy to już amerykańskich, czy to, czy to europejski w tym momencie, no Ameryka jednak na minusie, nie jakimś takim przepotężnym, ale, ale minus tutaj. Ewidentnie, ewidentnie jest. Dzisiaj omówimy sobie dwie spółki, jeszcze za nich do nich przejdziemy. Jeszcze krótka moja autopromocja. Grupa na Facebooku, zamknięta grupa na Facebooku, w której mówię w co wchodzę, kiedy wchodzę i dlaczego ta spół tę spółkę uważam za interesującą. Można dołączyć do 8, czyli do soboty, jeszcze kilka dni można do niej dołączyć. Myślę, że warto, szczegóły w opisie filmu. A my przejdziemy sobie do tych dwóch spółek, o których chcę dzisiaj powiedzieć w których coś się istotnego wydarzyło i pierwszą jest Azbis. Spółka ASBIS, która rosła przez ostatni czas i rzeczywiście teraz jesteśmy, no można powiedzieć, wysoko. No bo patrząc chociażby na ASBIS, przebiliśmy to, przebiliśmy to ATH o troszeczkę, ale jednak przebicie jest, więc no jesteśmy w tym momencie bardzo wysoko, biorąc pod uwagę ten kurs historycznie. No ale jednak, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, one są dobre i przyszłe wyniki też prawdopodobnie będą dobre, no bo spółka ASBIS przedstawiła nam informacje odnośnie tego, jakie są ich prognozy. Na ten 23 rok, jeżeli chodzi o te prognozy na rok 23, no to prognozują, że osiągną przychody ze sprzedaży na poziomie między 3 a 3,2 miliarda dolarów. Przypomnę, że tutaj oni to raportują zawsze w dolarach i zysk netto na poziomie 78-82 miliony dolarów. No, biorąc pod uwagę to, co było. To, co było w tym 2022 roku, no to przychody mieliśmy na poziomie 2,7 miliarda dolarów, czyli teraz prognozujemy 3,3,2, no, czyli można powiedzieć, że powiększone, powiększone o inflację plus jeszcze, jeszcze trochę, jeżeli ta inflacja nie będzie jakaś bardzo, bardzo wysoka, czyli sprzedaż jednak ma troszeczkę wzrosnąć, no bo przypomnę, że u nas jest inflacja ponad 18%, ale chociażby w strefie euro, czy, czy ogólnie w większości państw europejskich ta inflacja Inflacja aż tak wysoka nie jest. No i zysk netto 75,9 miliona dolarów w tym 2022 roku, a oni tutaj prognozują między 78 a 82, więc te prognozy są dosyć zbliżone do tego, jeżeli chodzi o zysk netto, co było w tym 2022 roku. Ale pytanie, czy oni na przykład nie przebiją tych, tych prognoz, no bo spółka. Prognozuje co roku swoje wyniki, później się okazuje, że nie, nie doszacuje ich, później musi podwyższać te prognozy i nawet czasem przebija te podwyższone prognozy. No zresztą w 2022 roku w maju oni yy, prognozowali przychody między 2,2 a 2,4 miliarda i między 48 a 52 miliona zysku netto, jeżeli chodzi o dolary. No zrobili 76 prawie milionów, a nie te 50 milionów, które prognozowali, i też zrobili 2,7 miliarda, a nie 2,3 które prognozowali. Później jeszcze podwyższyli te prognozy, i prognozy mówiły o tym, że te zaktualizowane prognozy już mówiły o tym, że to będzie między 26 a 2,8 miliarda dolarów przychodów, czyli te przychody można powiedzieć idealnie się wpasowały, bo mamy 2,7. A jeżeli chodzi o zysk netto, miał być między 70 a 74 miliony, jest 76, czyli nawet oni przebili te prognozy jeszcze poprawione. Więc tutaj też wielu inwestorów pewnie liczy na to, że te prognozy zostaną pobite. No, myślę, że nawet jeżeli będzie sytuacja, w której te prognozy zostaną wypełnione, to to może zostać troszeczkę negatywnie przyjęte. Spółka już przyzwyczaiła nas do tego, że ona pokazuje ostateczne te wyniki lepsze od prognozy. Więc wydaje mi się, że rynek już się troszeczkę do tego dostosował. I w momencie, kiedy te prognozy będą trafne, no to wtedy okaże się, że, że kurs może pójść w dół. Tak jest moje zdanie, chociaż ja uważam, że Asbis spokojnie może te prognozy przekroczyć, jeżeli nic się dziwnego nie wydarzy. Oni też tutaj dali tak bardzo dużo zastrzeżeń odnośnie właśnie tych prognoz. Głównie te zastrzeżenia mówią o tym, że jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy, jeżeli wojna nie zacznie eskalować, jeżeli sprzedaż nie spadnie o bardzo dużo, no to powinni te prognozy wypełnić. I tutaj rzeczywiście się z nimi zgodzę, że, że raczej. Jeżeli chodzi o te prognozy, biorąc pod uwagę sprzedaż w 2022 roku, jak sobie poradzili w tym 2022 roku, spokojnie są w stanie to, to zrobić. Jeszcze patrzymy na to, że w tym 2022 roku było no, po wojnie to takie załamanie sprzedaży kilkumiesięczne. Od marca tak naprawdę te wyniki były, były słabsze. No, teraz czegoś takiego prawdopodobnie nie będzie, więc tym bardziej to powoduje, że te przychody rzeczywiście mogą fajnie urosnąć i podejrzewam, że ten, to przychodowo. Pobiją mocno te, te prognozy. Pytanie, co będzie z zyskiem netto, no to tu już jest dosyć dużo składowych, więc jeszcze nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale myślę, że, myślę, że biorąc pod uwagę Azbis, nie mieli do tej pory problemów z marżą, więc podejrzewam, że teraz też nie będą tych problemów jakichś dużych mieli. No W Azbis cały czas można powiedzieć, że wierzy Boś Bank, bo te rekomendacje dla Azbisu są coraz wyższe. Zauważmy te rekomendacje. W całym 22 roku zaczynało się praktycznie od 20 zł i skończyły na 42 30 zł. 30 groszy. Teraz ostatnia rekomendacja Bosiu z 26 marca, czyli całkiem niedawno, 48,30. No, czyli tutaj naprawdę Boś bardzo mocno wierzy w spółkę Asbis. No, rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, co się ostatnio działo, mieli problemy, ale sobie z nimi bardzo fajnie poradzili, jeżeli chodzi o ten 22 rok. W 23 prawdopodobnie większych problemów nie będzie, czy nawet takich jak w 22 problemów nie będzie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały czas pokazywali coraz to lepsze wyniki. Pamiętajmy, że Azbis to też jest spółka dywidendowa, więc ja w spółkach dywidendowych też patrzę na cenę do zysku, no bo ta cena do zysku mówi nam o tym. Czy spółka jest w stanie wypłacić wysoką dywidendę? Jeżeli jest niski cena do zysku, znaczy, że jest w stanie wypłacić wysoką dywidendę i rzeczywiście w Azbisie tak jest. No ta, ta dywidenda rośnie tutaj z roku na rok. Zauważmy 54 grosze, złoty 14, złoty 22, złoty 98, czyli ten, to tempo wzrostu, jeżeli chodzi o te dywidendy, naprawdę bardzo, bardzo wysokie. No, i liczymy, że jeżeli te wyniki finansowe dalej będą coraz lepsze, to też te dywidendy będą rosły. Chociaż pamiętajmy o tym, że w trzecim kwartale dolar był po 5 zł, teraz to jest 4,30. Więc w złotówkach można powiedzieć, że nawet jeżeli w dolarowo zarobią tyle samo, to w złotówkach pokażą, pokażą troszeczkę mniej. Więc tutaj też te kursy walutowe mocno wpływają chociażby na, na dywidendę. Więc o tym pamiętajmy. Tutaj myślę, że będzie ciężej w 2023 niż w roku 2022. No, przynajmniej na ten moment nic nie zapowiada, żebyśmy. Zaraz doszli z dolarem do, do 5 zł, więc z tej perspektywy, patrząc na to, rzeczywiście, no może już nie być aż tak dynamicznego wzrostu, jeżeli chodzi o ten wzrost dywidendy. I druga spółka, o której chcę, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest Mostostal Płock, która. Jest spółką z branży budowlanej, oni zajmują się m.in. zbiornikami na ropę, tutaj z Pernem czy z Orlenem często mają jakieś różnego rodzaju kontrakty, no i ten kontrakt był dzisiaj 21,5% na plusie spółka, 4 zł prawie, prawie na plusie, jeżeli chodzi tylko o dzisiejszą sesję, możemy zobaczyć jak to zobaczyć, jak to wyszło, jeżeli chodzi o Mostostal Płock, a to ze względu na zawarcie umowy z Orlenem, mówimy o, o umowie z Orlenem na wykonywanie usługi inwestycyjnej, w zakresie demontażu istniejącego zbiornika wraz z infrastrukturą oraz budowy nowego zbiornika o pojemności 50 tysięcy metrów sześciennych do magazynowania ropy naftowej i ten kontrakt wartość umowy prawie 105 milionów złotych netto 27 miesięcy termin zakończenia rozliczenia umowy. No więc tutaj. Ponad, ponad dwuletni kontrakt, no ale 105 prawie milionów złotych robi wrażenie, zwłaszcza, że jest to spółka mała. Mostostal Płock, uważmy kapitalizacja 43 miliony złotych, więc to jest spółka mała. Ja nie jestem fanem aż tak małych spółek, bo tutaj no, różne rzeczy mogą dziać się na, na kursie. Te małe spółki zazwyczaj mają mniejszą płynność, więc tutaj też czasem nawet ciężko jest wyjść jakimś większym pakietem. Powiedzmy, nie wiem, wejdziemy pieniędzmi rzędu 30-50 tysięcy złotych, chcemy wyjść, nagle się okazuje, że my wychodzimy z potężnym kątem, ze względu właśnie na to, że spółka jest mała, mało mało płynna. Jeśli chodzi o samo, samą spółkę Mostostal, Mostostal Płoc, to zauważmy, że biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, one nie są jakieś, jakieś, jakieś złe, jakieś takie bardzo, bardzo złe. Oczywiście ten trzeci kwartał na stracie, więc to jest minus. No tutaj biorąc pod uwagę ten kontrakt na pewno coś podreperuje ich finanse, ale zauważmy, że to nie jest pierwszy kontrakt w 2023 roku. Oni podpisali kilka tych umów w tym roku 2023. Chociażby w lutym, na koniec lutego z naftoremontem umowa na prawie 20 milionów, Złotych, czy tutaj z KTI Poland umowa na 14, trochę ponad 14 milionów złotych, więc tych umów troszeczkę oni podpisują. No jeżeli chodzi o wyniki finansowe w trzecim kwartale, tutaj widzimy, że, że było dosyć słabo. Jeżeli chodzi o ten cały 2022 rok, mamy już szacunki: 156 milionów złotych przychodów, 2,7 miliona złotych zysku netto. No przy wycenie na 43 miliony, no to trzeba przyznać, że. Jest, jest taki, powiedziałbym, powiedziałbym średni ten zysk netto. Nie zaskoczyły jakoś strasznie mocno te wyniki finansowe, jeżeli chodzi o mostostal, mostostal Płoc. No tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli oni będą podpisywali jakieś duże kontrakty, to te wyniki mogą skakać. Tutaj w przypadku właśnie większych spółek bardzo często mamy tak, że taka większa spółka zazwyczaj ma bardzo dużo kontraktów i wykonuje tak naprawdę z miesiąca na miesiąc różne kontrakty, przez to te wyniki jakoś mocno nie skaczą. Tutaj w przypadku takich mniejszych spółek te wyniki jednak mogą, mogą skakać, więc to jest też problem takich, takich spółek, spółek, spółek mniejszych. No tutaj patrząc na to, jak to było przez pierwsze trzy kwartały 2022 roku, no to mieli mniej więcej taki sam zysk netto, czyli ten czwarty kwartał nie był jakiś super, bo tutaj 2,6 miliona zysku netto, a teraz 2,7 miliona, czyli no nie zrobili jakoś strasznie dużo tych, tego, tego, tych pieniędzy w tym czwartym, w czwartym kwartale. No tutaj patrząc na całą patrząc na spółkę Mosto Salpłock. Problemem można powiedzieć, że jest, jest to spółka mała, ale Mostostal to jest też cała grupa kapitałowa. tak? Mostostal Płock w akcjonariacie ma Mostostal Warszawę prawie 50%. No Przyznam, że biorąc pod uwagę te spółki Mostostal Płock, Mostostal Warszawa, też warto spojrzeć na Mostostal Zabrze. Możemy sobie nawet na chwilkę zobaczyć, bo to jest już trochę większa spółka. 200, 210 milionów kapitalizacji, czyli, no jak mówię, nie taka mała. Wynikowo, finansowo, wszystko tutaj się zgadza. Już mamy pełne dane za 4 kwartały, no i możemy sobie zauważyć, że już 21 rok to było 15 milionów złotych zysku. Teraz 33 miliony złotych zysku przy dużo wyższych przychodach. Tutaj zauważmy, że te przychody urosły o 50%, czyli dużo więcej niż wynosi inflacja. Oni też się rozwijają na rynkach zagranicznych. W tamtym roku chyba podpisali taki duży kontrakt na rynku, na rynku niemieckim. No można powiedzieć, że w Mostostalu Zabrze trochę brakuje mi tej dywidendy. Może wrócą, kiedy będą mieli te dobre wyniki. Te dobre wyniki już tutaj są. Ten potencjał do wypłaty dywidendy na pewno tutaj jest, jeżeli chodzi o Mostostal, Mostostal Zabrze. Też kilka umów w tym 22. 23. roku już podpisali, więc biorąc pod uwagę Mostostal Zabrze i porównując do Mostostalu Płock, no można powiedzieć, że, że Zabrze jest spółką większą, bardziej płynną, więc teoretycznie bezpieczniejszą dla, dla takiego potencjalnego inwestora, jak mówiłem z Mostostalu Płock, czasem ciężko będzie wyjść jakimś większym kapitałem. W Mostostalu Zabrze aż takich problemów tutaj nie powinno, nie powinno być, też te wyniki finansowe się zgadzają, no ale jeżeli będziemy mieli takie właśnie informacje z Mostostalu Płock, że podpisują taką przepotężną umowę, no to takie, takie wzrosty tutaj spokojnie mogą, mogą być na, na spółce, no ale nie spodziewam się, że w najbliższym czasie znowu jakaś taka przepotężna umowa w przypadku tej spółki będzie. No bo jak mówię, też spółka mała, więc, więc to nie jest tak, że oni co miesiąc mogą podpisywać taką mega umowę. I jeszcze na koniec taka ostatnia informacja. Aha, dzisiaj udało mi się zmieścić w 16 minutach, 16-17 minutach, więc jest progres. Właśnie staram się, żeby te filmy nie były aż tak aż tak długie. Jeszcze taka ostatnia informacja dla was, w sumie też dla mnie. Dni bez sesji na polskiej giełdzie w 23 roku. Zauważmy, że te dni bez sesji to jest teraz tak, piątek 7 kwietnia i poniedziałek 10 kwietnia. Czyli my mamy długi weekend. Piątek, sobota niedziela poniedziałek. I myślę, że warto, żeby tutaj każdy z nas, no tutaj to nie jest oczywiście jakaś, jakiś nakaz, ale ja na pewno tak zrobię. Dam sobie trochę wolne od giełdy, czyli ten piątek i ten poniedziałek po prostu nie będę, nie będę nic ani publikował, ani, ani patrzył na to, co się dzieje na giełdzie, no także w poniedziałek nie będzie live'a niedzielę nie będzie najważniejszych informacji tygodnia, ze względu właśnie na to, żeby trochę od tej giełdy, od tej ekonomii odpocząć, ze względu na to, że kolejna taka, taka możliwość czterech dni wolnych od sesji, oczywiście mówimy o giełdzie polskiej, i cztery dni wolne od sesji, no, w najbliższym czasie będzie dopiero w grudniu, 25-26 grudzień, kiedy tutaj będzie taki długi weekend, więc myślę, że warto właśnie sobie taką przerwę zrobić, trochę się zresetować, trochę tak zresetować umysł i, i wrócić po tym dłuższym weekendzie, tym czterodniowym weekendzie do, do pracy. Więc ja w ten sposób na to patrzę, ja na pewno sobie taki długi weekend zrobię, długi weekend od, od giełdy. Myślę, że każdemu też, też polecam. Napisz mi w komentarzu, czy ty myślisz o zrobieniu sobie takiego długiego weekendu. Ja jeszcze raz przypominam o zamkniętej grupie. Tylko do soboty, czyli do ósmego, można dołączyć do, do naszej, naszej społeczności. Myślę, że warto. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Czekamy na piątkowe dane z rynku Pracy, to jest myślę, że dosyć istotne, albo może nawet bardzo istotne, ale ja prawdopodobnie na te dane dopiero zobaczę. Al, spojrzę albo w poniedziałek wieczorem, albo we wtorek rano, właśnie ze względu na to, o czym mówiłem, czyli ze względu na to, że teraz sobie robię takie wolne od giełdy. Dzięki bardzo, cześć, trzymaj się.